Wznowiona została modernizacja ulicy Buczka. Na tę drogę często narzekają suwalscy kierowcy. Przebudowa ulicy ma zakończyć się w czerwcu tego roku. W ramach inwestycji robotnicy zmienią nawierzchnię drogi oraz chodniki i oświetlenie. Całość ma kosztować około 1,5 miliona złotych. Jak mówi Romuald Koleśnik, dyrektor Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach, w ramach inwestycji przebudowany będzie też odcinek łączący ulicę Buczka z Wojska Polskiego. Wznowiono pracę na ulicy Buczka. Prace potrwają jeszcze kilka miesięcy, bo będzie przebudowany ten odcinek połączenie z Wojska Polskiego. To jest zakres około 1,5 miliona złotych i będzie robione, ale wcześniej chcemy otworzyć ten nowy łącznik i myślę, że w tym miesiącu się nam uda to zrobić. Na Buczka będą robione chodniki, oświetlenie i nowe jezdnie. I koniec ulicy, która będzie z ulicą ślepą. Połączenie Buczka z Wojska Polskiego będzie ulicą ślepą, ale nowy przejazd będzie tym odcinkiem, który jest już jakby zrobiony.